Cześć, witajcie, detailingowy dziadzia. Szybki strzał z pianą. Kleenex. Dobrze mówię? Tak, Kleenex. I teraz tak, pamiętasz filmik, gdzie wrzucałem i niestety odradzałem pianę i do tej pory nie wiem, znaczy do tej pory odradzam. Teraz zrobiłem stężenie 1 do 10 i zauważyłem, że dopiero efekty są takie same, jak przy tej pierwszej wersji 1 do 20. Teraz dopiero piana zaczyna być fajna. Widzisz, dopiero przy 1 do 10 efekt jest taki jak przy 1 do 20 i od razu pokazałem ci, jak wygląda prawidłowe położenie piany. Ale żenada, zobacz, kasza się robi. Nie pamiętam, której firmy, czy Detailing chyba taką miał, nie pamiętam. Wiem, że jakaś firma miała, chciała wypuścić i kurczę, no i dno i wodorosty. Ale przynajmniej zobaczyłeś, jak moim zdaniem prawidłowo położyć pianę. Czyli od dołu do góry, dookoła auta. Widziałeś, jak ja jadę. Zaczynamy zawsze od strony tam, gdzie auto jest w cieniu. Ja dzisiaj myję w słońcu. Niestety brak czasu i pogoda mnie do tego zmusza. No dobra, co do piany? No kasza. No kasza, kasza, kasza. No i nic się tu nie dzieje. 1 do 20 również. Śmiesznie tego wygląda, chociaż ta 1 do 10, przepraszam, no zbliżona jest do starej wersji 1 do 20. No ale zobacz, nie pamiętam, która piana, kurde, nie pamiętam. Czy nie przypadkiem, poczekaj, firma, która się już zawinęła, ojojojoj, co to było? Co to była za firma? Ona się zawinęła, długo nie posiedziała na rynku. Ja poszukam w swoich filmach, trochę ich jest, może znajdę. A z tobą się żegnam i w dalszym ciągu odradzam tę pianę.